Ze mną Kamil Minda. Cześć, witam. Cześć, witam. Powiedz mi, kto będzie twoim przeciwnikiem? Moim przeciwnikiem będzie Marcin Najman. Czyli z twoim przyjacielem zaszła zmiana. No tak, no to mój wymarzony przeciwnik i udało mi się. Jak się do tej walki arcytrudnej przygotowujesz? Żartuję oczywiście to. No bardzo ciężko. No. W zastępstwo wskoczyłem do Lizaka, bo Lizak kontuzja, no nie, żartuję, nie walczę z Najmanem, nie, no co. Denis Labryga jednak nie dyga, podjął wyzwanie, walczę z Denisem Labrygą. Jak się wypowiesz o przeciwniku? Co o nim wiesz? Czego możesz się obawiać od niego w płaszczyźnie stójkowej? Bo jak dobrze wiemy, Denis Labryga jest typowym stójkowiczem. Tak, no to zawodnik kickboxingu K1. Czego się obawiam? Czego się obawiam? Tego, że będzie bardzo szybki na nogach i będzie bardzo szybko biegał wokół oktagonu. I nie będę mógł go dogonić, jak go będę go chciał bić. Z tego, co widziałem, na Wotorę ty wykazywałeś predyspozycji też do parteru. Jaki jest... Wiem, że tego nikt nie udziela ci takich informacji, ale jakbyś miał streścić swój game plan, jaki miałbyś na niego, to co to by było? Na game plan na Denisa? Tak jest. Oczywiście ciosy na brzuch i kombinacje góra-dół, góra-dół, takie cztery ciosy, dużo sierpów, ogólnie walka z kontry. Okej, nie obawiasz się właśnie jego dość, sądzę, bardzo, przepraszam, nie dość, bardzo mocnych ciosów, które Denis no, pokazał, że jednak ma bardzo dużo siły. Ale skąd o tym wiesz, że ma takie mocne uderzenie? Przyjąłeś tak kiedyś, czy... Sądzę, że gdybym przyjął, to zasnąłbym szybciej niż przy kołysance, ale patrzę na przeciwników, z którymi walczył i to też byli potężni mężczyźni, więc... Nie było tam żadnego potężnego mężczyzny. Jeśli mówisz o jego przeciwnikach, to kto był jego takim potężnym przeciwnikiem? Sądzę, że Dawid Załęcki. No nie był potężny, bo ważył 20 kg mniej od niego. No ale jednak moim zdaniem, gdyby nie ta kontuzja, sprostałby zadaniu. Tak. No nie wiadomo, jakby się ta walka potoczyła, ale do potężnych zawodników bym go tutaj nie przypiął do potężnych zawodników, bo jednak no nie jest potężnym zawodnikiem, jest takim średnim zawodnikiem, wagi średniej. Okej, każdy może mieć jak najbardziej swoje zdanie, swoje opinie. Powiedz mi w takim razie, kto po Denisie, bo jakby o Denisie już wiemy dłuższy czas, że macie jakiś tam ze sobą konflikt, a kto jest na horyzoncie po Denisie? Marcin Najman. Tak na poważnie? No. Ja wysoko mierzę, no nie? Ostatnio byłem u niego na programie, robiliśmy face to face. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, chcę sprawdzić jego umiejętności. On walczył z najlepszymi w Polsce. Chcę zobaczyć swój poziom, tak? Na jego poziomie są zawodnicy Pudzianowski, Fonfara, bo z nimi walczył i naprawdę dał dobre walki z nimi, także jak ja mu sprostam, także też uważam, że jestem na wysokim poziomie. Powiedz mi w takim razie, skoro zawalczysz być może z Marcinem Najmanem, kto dalej, bo jednak sądzę, że masz większe aspiracje sportowe. Nie, no jak najbardziej, tak serio, no to chciałbym mierzyć jak najwyżej, no. Organizacja Klauty, bardzo prężna federacja, podoba mi się pod tym względem sportowym, że zatrudnia naprawdę mocnych, topowych zawodników. Jest Tomek Sarara, są mocni zawodnicy z bokserzy, jest Daniel Omelianczuk i kto wie, może z nimi zawalczę. Powiedz w takim razie, jak się odnajdujesz w środowisku typowo freakowym? Wcześniej walczyłeś na Wotorę i czułeś się moim zdaniem, z tego co widziałem, jako obserwator, jak ryba w wodzie, a teraz jak się czujesz w towarzystwie, gdzie bardziej chodzi o dymy, jakieś takie afery koperkowe? Wiesz, na Wotorę też trochę było takich dymów, przynajmniej odnośnie mojej walki, to tak, no ta walka przynosiła takich też dodatkowych smaczków odnośnie takich starć słownych. Także tutaj będzie podobnie, może bardziej kulturalnie, mam nadzieję. Okej, nie zatrzymuję cię już dłużej, dziękuję ci bardzo, za mną był Kamil Minda. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.